Siema wszystkim, tutaj kolejny, a zarazem 9 odcinek naszej serii Assassin's Creed Brotherhood. Ja jestem Kuba731 i zapraszam was do oglądania dzisiejszego materiału. Jak widzicie, znajdujemy się właśnie w koszarach, czyli w siedzibie a raczej w miejscówce dla najemników, czyli... No, znajdujemy się właśnie w rezydencji Bartolomea i jego żony, gdzie akurat będziemy tym razem wykonywać misje główne. Na razie chcę przystopować z misjami głównymi. A poza tym została nam tylko jedna misja i to jest ta, gdzie mamy się spotkać z jednym z przywódców gildią złodziei, ale na razie tym się nie zajmę, bo chcę w końcu zacząć zrobić coś pobocznego, żebyśmy mieli przynajmniej... Żebyśmy głównie nie zajmowali się wątkiem fabularnym, bo inne takie poboczne zajęcia trzeba akurat wykonać. Znaczy poboczne aktywności trzeba różne... Nie, poboczne zadania różne trzeba wykonać oczywiście. I jesteśmy właśnie w linii najemników, gdzie chcę po prostu zobaczyć i może porozmawiać z właśnie... Proszę bardzo, z Pancel, z Panta, z Leą, Barczlioni. Porozmawiajmy z nią. Madonna, as Machiavelli sent word. Yes. The pigeons deliver the names of key papal agents. The Jubilee has brought pilgrims to Roma, their money taken by the church in exchange for absolution. Threats of damnation terrorize those reluctant to pay. The agents' collections go directly to Cesare. I will make money the least of their worries. Dzięki za info. No i oczywiście... O, proszę! No i oczywiście porozmawiałem właśnie z... Kurde. Nie no, jak ona ma się... Jak ona ma na imię? Chwila. Nie. O, Panta Silea Baglioni, gdzie... Porozmawialiśmy właśnie z nią na temat tych zleceń zabójstw. I patrzcie tutaj na to, że jak z nią porozmawiamy, to od niej możemy uzyskać odblokowane zlecenia zabójstw od Machiavelliego. I tutaj właśnie mamy te wszystkie zlecenia zabójstw. Czyli tak, jeżeli mamy wykonać właśnie takie zlecenia zabójstw, to najpierw musimy się skontaktować z Pantiseleą. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem. I tak, to... I właśnie od tej rozmowy rozpocznie się moment, gdzie możemy w końcu zacząć wykonywać te zlecenia zabójstw. Czyli żeby je wykonać, trzeba się najpierw skontaktować się z nią, a później zrealizować te zlecenia. No, czemu by nie? W końcu możemy zacząć przypomnieć, jak się je wykonywało, no nie? Ale ewidentnie pamiętamy to z poprzedniej części. Najpierw tutaj podejdźmy. Możemy coś wyremontować. Tak jest. To może sobie wyremontuję... O! Powstawię tutaj po prostu budynek kurtyzan dla tych najemników, co nie? Żeby mieli też przynajmniej jakąś zabawę. Żeby mieli też, jakby to powiedzieć... No, jakby to powiedzieć... No, przyjemności w trakcie pracy, raczej służby wojskowej. Zakup spowoduje pojawienie się członków wybranej frakcji niedaleko budynku. I w końcu chyba to zrobimy. Pierwszy raz, że wybudujemy tutaj... Wyremontujemy jeden budynek z jednej z frakcji. I proszę bardzo, wybudowaliśmy pierwszy budynek frakcji i proszę bardzo, mamy tutaj kurtyzantki, a my tymczasem w dzisiejszym odcinku wyruszymy na te wykonywanie zleceń,
Najpierw tutaj jedziemy. Raczej wyruszymy. Oczywiście wezwijmy konia, bo tu będzie daleka droga przed nami. Chodź, koniku, chodź. I galopem. Gazu, gazu, gazu. Ej. Albo dobra. Biegniemy. I proszę, proszę. Tutaj mamy. Mamy właśnie tego. Tego inny rodzaj takiego gołębnika. Znaczy miejsc takiej, powiedzmy, miejscówki, gdzie mogą tutaj przesiadywać gołębie, no nie? Dobra, podchodzimy i przyjmujemy zlecenie. Oj, mamy. O, proszę, i tutaj mamy właśnie misje i 3 zablokowane. Jestem ciekawy, czym są te właśnie 3 zablokowane, ale nieważne, tutaj mamy misję. Przyjmij zadania zabójstwa, żeby zabić wyznaczony cel. I wykonujemy to. O. I to są właśnie gołębniki właśnie związane z naszą gildią asasynów. I patrzcie. Mamy tutaj właśnie zlecenie, czyli łowy. I to są właśnie tak, jak w dwójce przyjmowaliśmy zlecenia dla Lorenza de Medici, to tutaj będziemy przyjmować zlecenia dla Niccolo Machiavelliego. I tutaj mamy też to samo, co z misjach głównych. Misja główna, jeżeli chcemy w pełni wysynchronizować to całe zlecenie, musimy wykonać dodatkowy cel. A tutaj mamy tak, zabij oba cele ukrytym ostrzem. O kurde! Ty! No to już właściwie zlecenie, gdzie jest potrzebne nam drugie ukryte ostrze, ale my mamy tylko jedno. Kurde. Mając na względzie chęć uciszenia mieszkańców Rzymu, Borgiowie najęli 2 szczególnie okrutnych strażników, ich, aby napełnić serca ludu nadzieją. Niccolo. Dobra, akceptujemy. I tutaj mamy 2 gagatków. A może jednak nie? Może jednak jednym ostrzem załatwimy tych 2? Okej, tutaj mamy oczywiście jednego i... Tutaj już teren zastrzeżony, co? Tak, mam tutaj tą wieżyczkę do, jakby to powiedzieć, do zniszczenia. Proszę bardzo. Odważny Francesco da Valletri. Ale Ty, mam tutaj 2 cele. I one nie znajdują się tutaj na tym obszarze. Już myślałem, że tutaj będzie jeden z celów, a tutaj nic z tego. Dobra, dobiegniemy tam dalej. I tędy. O, proszę, tutaj mamy właśnie takich pomocników, chociaż w czasie, gdy gdy wpadniemy w kłopoty. Kurde, teraz mi się tylko tutaj wysłowić, no nie? Okej, podchodzimy do naszego celu i likwidujemy go. Dobra, spadamy. Zanim ktoś tutaj nas zauważy, oczywiście. I biegniemy do kolejnego. I tak, w tym materiale będziemy się głównie zajmować się zleceniami, raczej zleceniami zabójstw. Bo lepiej, żebyśmy od razu wykonywali te poboczne questy od razu, niż żebyśmy się z tym też pociągali. Czyli zostawili to na pewną porę. Okej, skok wiary.
No i tutaj mamy już taki... No, drugi cel. Przebiegnijmy się. I proszę bardzo. Już jesteśmy na miejscu. I... Znaczy, jesteśmy już w pobliżu tego celu. Teraz trzeba go wyeliminować, co nie? I likwidujemy go. Tylko... Okej, zabójstwo w powietrza i zaliczone. Aha, czyli nie potrzebowałem takich podwójnych ostrzy. Znaczy dodatkowego ukrytego ostrza. Wystarczyło tylko wyeliminować ich zwykłym ukrytym ostrzem. Dobrze. Teraz idziemy do kolejnego zlecenia. Tutaj mamy tą pobliżutkę, którą wygłębiamy, którą już zaznaczyłem. Biegniemy tam. A tutaj co? O, tutaj chyba mamy... O, proszę. Szybką podróż dzięki właśnie temu... Kurde, zejścia do podziemnych tuneli. No. Okej, okay. wejście do tuneli. Tunele służą do szybkiego przemieszczania się po Rzymie. Do tuneli można wchodzić i wychodzić tylko przez odnowione wejścia. Czy chcesz wydać 350 florenów na odnowienie tego wejścia do tunelu? Tak. A wydamy, kurde, 350 florenów, bo przynajmniej będziemy mieli z tego z głowy. I szybciej będziemy przemieszczać się po tym Rzymie. Sorry dziewczyny, ale nie jestem zainteresowany. Dobra, zeskakujemy. Proszę bardzo. No i tutaj. Podchodzimy i przyjmujemy kolejne zlecenie. Co my tu mamy? Chłopska dola. Wiśniacy z trudem wiążą koniec z końcem, lecz i Rzymianie muszą znosić bordziów pobierających swoją niemałą dolę. Czas położyć kres tej niesprawiedliwości. Nicollo. Pełna synchronizacja. Zabij trzech strażników za pomocą ukrytego ostrza. No i oczywiście to zrobimy. O, tutaj mamy flagę do zebrania, ale na razie nic z tego. I tutaj gdzieś, no nie? O, i tutaj... Aż 6 celów tutaj do wyeliminowania. No dobra. No tutaj mamy właśnie taki powód, skąd tutaj na przykład Cesar Borgia ma fundusze, no nie? Dobra, czekamy. Okej, czekamy aż tutaj przejedzie. Chyba trzeba będzie zeskoczyć z niego, z tego budynku. Mieszkalnego czy nie mieszkalnego, Dobra. Szybko. I zabójstwo. Okej, ograbmy go jeszcze. Proszę bardzo. Tutaj się schowajmy. Tutaj nas chyba nie zauważą, co nie? Okej, podejdźmy i zabójstwo. Ajajajajajaj, dobra. Czekamy na kontratak.
Albo po prostu... Kontrchwyt. Ajajajajaj. Where's your hole, little mouse? O nie. No kolejni. God has abandoned you, assassino. Ach, zdejmujemy cię. No dawaj, dawaj, dawaj. I proszę bardzo. Załatwiony. Chwila. Trzech załatwiliśmy? Jakim cudem? No nie, no. Chyba lepszą po prostu, nie wiem, opcją będzie po prostu najpierw go zdjęcie z tego konia. O nie, 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 ajajajaj, nie chciałem go podnieść. Tylko trupła. Tylko... Ała. No. No szybko, szybko, Ezio! No! No nie, no, kurde. Zdejmujemy. No dawaj, dawaj. I o, proszę bardzo. Dobra, podeszły się. I zdejmujemy. No, dawaj. Ej, co? Kurde, chyba wcisnąłem główny... Chyba wcisnąłem główny panel na padzie. Dobra. Oj, proszę bardzo. Zdjęty. I teraz ostatni z tych, powiedzmy, żołnierzy pobierających opłatę tym właśnie biednym mieszkańcom wsi. O! No i załatwiony! Jeszcze tutaj mamy... A tego to akurat pistoletem go załatwię. Proszę bardzo. I załatwiony. I po problemie. Tak. Pełna synchronizacja zaliczona w tym zleceniu. I możemy jedynie ograbić tych właśnie truposzy, oczywiście. Bo już to nie są żywi żołnierze. Znaczy żywi... No w sumie żołnierze. Przynajmniej robiliśmy dobry uczynek dla tych mieszkańców i dobra. I przechodzimy dalej do kolejnego zlecenia. Tutaj. No to biegiem. Tutaj w tą stronę. Akurat ta budka głębnikowa nie jest niedaleko. No w sumie to tylko kawałek. A i tak dobrze, bo przynajmniej Ety będzie miał dużo ruchu, no nie? I okej. To przyjmujemy kolejne zlecenie zabójstw od Nicola. Dobra, wykonujemy. I co tutaj mamy? Wy sieci. Cezar ma nadzieję, że nasi buntownicy sami wejdą pod jego lufy. Jego wyborowi strzelcy orczają się w zasadzce, czekając na cel. Oślep ich dla dobra naszej sprawy, Nicollo. Pełna synchronizacja. Zlikwiduj 3 cele w ciągu 2 minut. O! Musimy się pośpieszyć. Do gazu, gazu, gazu. Calma ci! What are you doing? Ajajajajajaj. O nie, tutaj akurat jeden żołnierz nie zauważył. A to i tak dobra rzecz, bo przynajmniej przyszedł tutaj i mogłem po prostu przynajmniej zlikwidować go szybko. Okej, teraz ty. Okej, i teraz tutaj mamy jeszcze żołnierza. Ile nam zostało czasu? O kurde.
1 minuta i 19 sekund. Okej, tego... Próbuję! I tego zbudujmy. Kurde, nie udało mi się z powietrza go załatwić. Ale przynajmniej go załatwiłem w taki sposób. Dobra, a teraz został nam ostatni. I ruchy, 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 ruchy. Okej, teraz tego i proszę bardzo. Zaliczone, zaliczone. Teraz zobaczmy. Teraz sobie popatrzmy, ile tutaj... No proszę, proszę. Chyba wykonaliśmy... Tak, wykonaliśmy wszystkie zlecenia, jakie chyba tutaj są w... w dzielnicy Kampanii. Znaczy w terytorium pod nazwą Kampania. Okej. Może skontaktujmy się jeszcze z właśnie... Skontaktujmy się z... No... No nie, no zawsze, kurde... Muszę zawsze zapomnieć, jak ona ma na imię. Okej, Pantasilea, kurde. Pantasilea. Z Pantasileą sobie pomówimy na temat tego, że wszystkie zlecenia zrealizowaliśmy. No i miejmy nadzieję, że teraz akurat Kollo będzie zadowolony z obrotu właśnie tych spraw. Przynajmniej to też leży w naszym interesie, bo przynajmniej pozbyliśmy się tutaj tych właśnie ludzi templariuszy. Dzięki temu zmniejsza się im też taki, powiedzmy, wpływ w tym mieście. Tutaj. Teraz. Okay. A nie, no teraz jak mam wejść tutaj na górę w ogóle? Nie, to są jakieś jaja. A co to? Wspomnienie jest w tej chwili niedostępne, wróć później. A czy to nie jest jedno z legowisk właśnie synów Romulusa? Aha, czyli natrafiliśmy na jedno z leży właśnie synów Romulusa. Okej. Dobra. I teraz tutaj wspinamy się na górę. O, proszę bardzo. Okej, wchodzimy do podziemnego tunelu i idziemy do koszarów naszych. Okej, dziewczyny sobie poszły. Jak już Ezio otworzył tutaj wejście do podziemnych tuneli. Dobra, to teraz się przemieścimy. No przy okazji też wykorzystamy tutaj te podziemne tunele, no nie? I dobra. Znaczy wykorzystujemy właśnie w końcu taką szybką podróż przez te właśnie podziemne tunele. I dobra. Wejdźmy tutaj i pomówmy chyba właśnie z Pantasileą. Gdzie ona jest? Chyba wszystkie takie zlecenia wykonaliśmy, no nie? Nie no, muszę zobaczyć. Tutaj to jest sekwencja... O, tutaj sekwencja trzecia. Jest złodziei. To jest właśnie ta
ostatnia gildia, z którą musimy, jak gdyby powiedzieć, ponownie nawiązać właściwie współpracę, no nie? Okej, wierzę Borgiów, Christina. To jest właśnie ta misja, w którą musimy akurat wykonać. Ona się właśnie znajduje w Śródmieściu. Oczywiście tam się udamy. I dobra, tutaj mamy. Okej, zabójstwo. Tutaj. Samoudany, za. Iść do punktu początkowego wspomnienia, żeby zsynchronizować się z Animusem. Za mało danych. No to ej, no to wszystkie akurat zlecenia wykonałem. Ale... Nie no, jedynie to wykonałem 3, ale... Tego czwartego nie mogę nigdzie znaleźć. Chociaż nie, może gdzieś pominąłem. Tutaj nie ma. Tutaj także nic tutaj nie ma. Nie no. Na to wychodzi, że chyba wszystkie takie zlecenia zabójstw wykonałem. Okej, może... O, zróbmy jakby synchronizację tutaj tego punktu widokowego. Może się nam pojawi kolejny jakby to powiedzieć gołębnik do przyjmowania właśnie tych właśnie zleceń. Okej, tutaj zejdźmy. Gdzie on się znajduje? Na samej górze w sumie. Okej, to tutaj schodzimy. Dobra. No i biegiem na górę. Aqua Marcia. Okej, tutaj możecie sobie zatrzymać i poczytać o tym. Proszę bardzo. O, i tutaj mamy właśnie ścianę, że tędy nie możemy przejść, bo wiadomo, to nie jest jeszcze ten etap wątku fabularnego, gdzie możemy tam pójść dalej. A tam właśnie jest ten... Tutaj do zrealizowania synchronizacja punktu widokowego. O, tutaj możemy jeszcze pomóc architektem, o, żeby odbudować właśnie uszkodzony akwedukt. Odbudowany akwedukt dostarcza żywioną wodę i zwiększa produktywność, dzięki czemu uzyskujesz większy dochód z Rzymu. Okej. Okay. Oczywiście mamy za mało pieniędzy, żeby wyremontować. Raczej odbudować. Więc będziemy musieli chyba przyjść tutaj kiedy indziej. Okej, okay, tak. A popatrzę, ile mamy tutaj pieniędzy. Mamy tylko 1475. To może warto by było też sobie coś... O! Podziemny tunel sobie odbudujemy. Chociaż... Nie, tutaj... Tak, tutaj dalsza część tego, jakby to powiedzieć, kampanii też jest zablokowana. Idę w tą stronę tylko do wejścia podziemnego tunelu, ale tutaj najwidoczniej to wejście będzie mi zablokowane. Więc dobra. To chyba nie mam wyboru i muszę pójść tędy. Więc dobra, no... Przebiegniemy się. Okej, tutaj przyjdziemy podziemny tunel, raczej wejście do podziemnego tunelu, który już odblokowaliśmy. Biegniemy dalej. Colle Viminale. Zatrzymajcie i poczytajcie. I tyle w tym temacie. Kurtyzantki tutaj mamy.
Oj, tutaj mamy podziemny tunel. To od razu odbudujemy. Tak jest. Niech pomyślę. No tutaj akurat nie widać w ogóle tego punktu z takim, powiedzmy, celownikiem, co oznacza też właśnie zlecenia zabójstw. To wygląda tak, że albo one się znajdują... Nie no, jakbyś... Nie no, gdyby te zlecenia zabójstw się znajdowały na takich nieodkrytych na naszej mapie terenach, to by były one oznaczone, no. Bo popatrzcie tutaj. Tutaj nawet tutaj mamy te wieżyczki Borgiów zaznaczone, mamy tutaj właśnie leże Romulusa zaznaczone. Inne miejsca, więc pewnie... Więc pewnie chyba... Nie no... Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał... Nie wiem, może sprawdzę chyba może w następnym odcinku co i jak. Ale powiem wam tak, może na dzisiaj wystarczy. Akurat wykonaliśmy sporo zleceń zabójstw. I chyba dalsze zlecenia zabójstw też wykonamy. I tak, w dzisiejszym materiale to będzie chyba na tyle, bo akurat nie mogę nigdzie znaleźć. No mógłbym kurde... Wiecie co? Mógłbym akurat podejść do takiej wieży Borgiów i zsynchronizować teren. Ale to już chyba... Kiedy indziej sobie tam poszukamy te właśnie zlecenie zabójstw. Na razie to będzie chyba na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że w końcu zająłem się czymś naprawdę pobocznym. Taką fajną aktywność poboczną, gdzie z powrotem mamy te zlecenia zabójstw, które zrealizowałem i dalsze też pewnie zrealizuję, jeżeli poszukam, bo najwyraźniej jeszcze jednego mi brakuje, żeby też zaliczyć. Ale no, zobaczę, co i jak. A w następnym odcinku może wykonamy właśnie tą misję poboczną... Misję poboczną pod tytułem Christiny. I możliwe też, że wyruszymy... Że niedługo też wyruszymy na wykonywanie głównego do wykonania głównej misji, gdzie mamy właśnie się spotkać z Gildią Złodziei. Dobra, ode mnie to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i widzimy się w następnych odcinkach z serii Assassin's Creed Brotherhood. Na razie, spadam, BOOM!